Stop! Do naszej restauracji nie wpuszczamy zwierząt domowych. Nie wpuszczacie zwierząt? No dobra, to nie będę ich przyprowadzał. Nie można przychodzić ze zwierzętami, ale z torbą chyba można. Z torbą? A co w środku? Moje rzeczy? No to dobrze, zapraszam. Wreszcie mogę zjeść porządny posiłek. Proszę mi doradzić, co dziś polecacie. Chociaż nie trzeba, poproszę kurczaka. No dobrze, kolego, zaraz zjesz chrupiące nóżki. Chcesz? Wiem, że tak. Coś długo ich nie ma. Już sam zgłodniałem. Bardzo proszę, myślałem, że o mnie zapomniałaś. Dobra, jedzmy, zanim ktoś zobaczy. Trzymaj. Smakuje ci? Wybrałem specjalnie dla ciebie. O nie, nakryli nas. Czy myślałeś, że mnie oszukasz? Nie ma mowy. Od razu wiedziałam, że masz coś do ukrycia. Nie, proszę, tylko mnie nie zabieraj. Co się stanie z moim psem? Posiedzisz sobie trochę. Nie, przyjacielu, musisz mnie znaleźć. Gdzie jesteśmy? Myślałam, że chcesz mnie zamknąć, a tu jest jakaś budka fotograficzna. Witamy! Ta cela będzie twoim domem przez długi czas. Wejdź, rozgość się i przyzwyczajaj. Nie, a co z moim psem? Możemy go tutaj też umieścić? To też jest przestępca. Nie, będziesz siedział sam. Nie, umrę bez niego. Jak mam żyć bez mojego przyjaciela? Nigdy się nie rozstawaliśmy. Wszędzie zabierałem go ze sobą. Beze mnie umrze z głodu. Muszę coś zrobić. Mam nadzieję, że ktoś jest w stanie mi pomóc. Ej, pomocy! Co mam robić? Nikt nie słyszy. Wiem. Jeśli mnie nie słyszą, to muszą mnie zobaczyć. A raczej moje przesłanie. Napiszę notatkę. W ten sposób każdy przechodzień może mi pomóc i przyprowadzi mi pieska. A ja zapłacę za to dobre pieniądze. La 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 la. O, to jakiś liścik? Ciekawe, co to wszystko znaczy? Ej, potrzebuję pomocy! Przyprowadź mi mojego przyjaciela, a ja dam ci pieniądze! Nie ma problemu, zgadzam się. Kocham swoją pracę, można siedzieć bezczynnie przez cały dzień albo nauczyć się walczyć kataną. Będę jak żółw ninja. Dzień dobry, przyszłam zrobić badania. Najpierw pokaż mi, co jest w środku walizki. Nie, nie potrzebujemy tu lekarza. Odejdź. Muszę cię jeszcze przebadać. No dobra, jeśli nie chcesz mnie wpuścić do więzienia, to będę musiała zacząć od ciebie. Z pomocą lewatywy. Zdejmuj spodnie. Nie, nie, lepiej zbadaj więźnia. Wygląda na chorego. Oto i on, pani doktor. Proszę go zbadać. Co? A, racja. Tak bardzo boli mnie brzuch. Myślę, że on jest naprawdę chory. Zostawię cię z nim. Lewatywa to prywatna sprawa. Patrz, Andy, przyprowadziłam ci twojego przyjaciela. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam. Jak? Czy to twój kolega? Kolega? Nie, to jest kot. A mój kolega to... Dobra, troszkę się pomyliłam, ale nie martw się, na pewno wrócę. Wrócisz, ale teraz musisz już iść. Mam alergię na koty. Nie bój się, mam strzykawkę z odpowiednim lekarstwem. Dam ci zastrzyk i nie będziesz miał żadnych alergii. Nie, nie potrzebuję zastrzyku. Lepiej idź po kociaka, bo uciekł. Jakoś sobie poradzę. Zaraz zjem coś pysznego. Skąd tu się wziął kot? Jak on się dostał do budynku? Nic się nie stało, kociaku. Przykro mi, ale muszę cię stąd wyrzucić. No idź sobie. Ojej, chyba nas zauważyła. Zanim pani policjantka dojdzie do siebie, musimy uciekać. Następnym razem muszę zmienić kostium. Cześć, przyszłam, żeby posprzątać. Przepuść mnie. Nie ma mowy. Najpierw muszę cię dokładnie obejrzeć. Możesz mieć przy sobie coś niebezpiecznego lub nielegalnego. Nie bądź śmieszna, jestem tylko sprzątaczką. Chcesz KitKata? Mam jednego. O, bardzo dziękuję. Ale nawet nie myśl, że mnie przekupisz. Pokaż mi, co jest w wiadrze. Wiadrze?
Tam nic nie ma. Kurczę, co robić? Wiem. Dlaczego się mnie czepiasz? Mam jeszcze 10 takich domów do wysprzątania, więc nie przeszkadzaj mi w pracy. Dobra, dobra, sprzątaj. Przynajmniej będzie czyściej. Andy, mam twoich przyjaciół. Znalazłam całą trójkę. Trójkę? Ale on jest tylko jeden. Spójrz, znalazłam 3 złote rybki. Rybki? Jak w ogóle można nazywać rybkę przyjacielem? To nie on! Cicho, idzie policjantka, schowaj rybki. Schować? Ale co mam z nimi zrobić? Gdzie mam je A, wiem, do toalety. Tam jest woda, co oznacza, że ryby będą bezpieczne i zdrowe. Mam nadzieję, że niczego nie podejrzewa. Co tu się dzieje? Dlaczego cała woda jest na podłodze? Po co pani tu przyszła? Muszę pilnie skorzystać z toalety. Ojej, w takim razie szybko opuszczamy budynek. Mam nadzieję, że Jane znajdzie mojego kolegę. Bez niego jest mi tak źle. Tak bardzo stęskniłem się za moim pieskiem. Mam nadzieję, że nic mu nie jest. Witam, nazywam się Jerry. Muszę sprawdzić stan techniczny budynku. Oto moja walizka, proszę ją sprawdzić. Chyba wszystko okej. Mogę cię wpuścić do środka, proszę. A jednak stop. Po pierwsze, czy mógłbyś rzucić okiem na moje krzesło? Jest zepsute. Nie mogę w nim normalnie usiąść. Krzesło? A, no tak, zdarza się. To proste. Potrzeba tylko taśmy klejącej. Taśmy klejącej? Tak. Proszę wejść. Szefowie znowu wezwali najtańszą firmę. Zapraszamy, mamy tu problem z oświetleniem. Czy mógłbyś wkręcić tę żarówkę? Jasne, dla mnie to nic wielkiego. Teraz trzeba tylko wymyślić, jak dostać się do Andy'ego. Wiem, wystarczy zrobić duży otwór w ścianie. Myślę, że przyda mi się do tego młotek. Ojej, mury w więzieniu są twardsze niż gdziekolwiek indziej, ale to nie szkodzi, mam wiertarkę. Co to ma być? Chyba będę musiała się uciec do ekstremalnych środków. To działa! Co się tam dzieje? Proszę się nie martwić, w ten sposób trzeba wkręcić żarówkę. Andy w końcu zobaczy swojego przyjaciela. Gdzie jest mój pies? Nie ma mowy, żeby zmieścił się w tej dziurze. Co? To szczur! What? Co się stało? Dlaczego w ścianie jest szczur? Zanim będzie za późno, musimy stąd wiać. Dobry wieczór, złapałem niebezpiecznego przestępcę. To Fredka, trzeba ją wsadzić do celi. Ojej, no właśnie widzę, że od dawna próbują ją złapać. Okay. Proszę wejść, cele są tam. Gdzie jest mój banan? Co się tam dzieje? Jane, przyprowadziłaś mojego przyjaciela? Tak, oto i on. Nie cieszysz się, że go widzisz? Przyjaciel, to Fredka. One są przerażające. To nie jest mój przyjaciel. Mam tego dosyć. Biedne zwierzęta, biedna ja. Co tu się dzieje? Chwileczkę. Nie jesteś policjantem. Muszę podjąć odpowiednie działania przeciwko tobie. Hej, gdzie jest moja broń? Wygląda na to, że Fredka jest mistrzem w swoim fachu. Co tu się dzieje? To nieładnie. Musimy już iść. Proszę nam wybaczyć, ale lecimy. Stać i tak was do konie. Nie zrobisz tego. Nie pozwolę ci na to. Wiesz co? Nie będę cię za to karmić. A to banan, który będziesz jadł przez cały dzień. Smacznego. Przepuść mnie. Przyniosłam jedzenie dla więźnia. Mam nadzieję, że w środku nie ma żadnych zwierząt, bo ostatnio mieliśmy tu jednego z Fredką. O czym pani mówi? Jakie zwierzęta mogą znajdować się w żywności? To niezgodne z przepisami. Mogę wziąć kurczaka? Jestem taka głodna. Oczywiście. Smacznego. Dziękuję. No wreszcie mogę zjeść porządny posiłek. Skąd się wzięła tu sierść? Chyba wiem. Andy, to ja, Jane. Przyprowadziłam ci przyjaciela.
Naprawdę? Nareszcie! Mam już dość czekania. Gonię go od 2 godzin. Ależ masz szybkiego i zwinnego króliczka. To nie jest mój przyjaciel, to jest królik. A ja potrzebuję... Cicho, nadchodzi policjantka. Mam was, to znowu wy i znowu zwierzęta. Co? Jakie zwierzęta? Pod kloszami, one tam są. No tu nikogo nie ma. Nie możecie mi tego udowodnić. Nie wierzę, sama widziałam futro na kurczaku. No proszę spojrzeć, tu nikogo nie ma. Wydawało ci się. Wydawało? Nie, znajdę go, wiem, że gdzieś tu się chowa. O czym ty mówisz? Nic nie widziałem, po prostu mnie karmiono. Jaki mądry królik, udało mu się wskoczyć pod czapkę. Tym razem to ja podniosę pokrywę. Na pewno będzie tam coś smacznego. Wow, lody! Nie cieszcie się przedwcześnie. Najpierw kartki. Hurra, zjem lody! A ja je poliżę, to jeszcze lepiej. Kurczę, po raz drugi będę siedzieć i patrzeć. Po prostu masz pecha. Tak, a ja już nie mogę się doczekać, kiedy zjem te tęczowe pyszności. Czekaj, najpierw poliżę. Jakie to jest pyszne. To są najlepsze lody, jakie kiedykolwiek jadłem. Daj mi trochę, jestem głodna. Czekaj, muszę skończyć. Ups, chyba odmroziłem sobie język. Dobrze ci tak, nie wolno być chciwym. To nie jest czas na żarty. Z języka zwisa mi wielki sopel. Widzimy i to jest bardzo zabawne. Co nas czeka tym razem? Fu, to karma dla kotów. To jest dla zwierząt, a my jesteśmy ludźmi. Jeden z nas musi ją zjeść, dowiedzmy się kto. Kurczę, będę musiała to polizać, ohyda. A ja będę siedzieć i się śmiać, ale chyba wiem, kto będzie to jadł. To na pewno nie ja. Stój, dokąd się wybierasz? Masz tu coś do zjedzenia. Dobra, dobra. To nawet pachnie obrzydliwie. Im szybciej to zrobię, tym szybciej z tym skończę. Dajcie mi to. Fuu, co za odwaga. Karma jest paskudna. Tak, okropna. To jest obrzydliwe. Nawet jeśli trzymasz to tylko na języku. Więc Andy, nie wiem, jak ty to zjesz. Współczuję ci. Dlaczego ja, Mary pierwsza? Nie oszukuj. Jedz. Naprawdę muszę. Boję się. Jak długo można czekać? Proszę, masz łyżkę. Tak będzie szybciej. Wielkie dzięki, ale i tak nie zamierzam tego jeść. Co zrobiłeś? Dlaczego? Teraz jestem cała w karmie. I tak musisz to zjeść. Nie zrobię tego, nie chcę. Teraz będziesz musiał zjeść tę karmę szybciej. Co ty zrobiłaś? Nie chciałam tego jeść. Ale zjadłeś i co dobre? Nie, fuj! Co za pyszny burger. Nie mogę się doczekać, aż go pochłonę. Stój, najpierw musimy rozdać karty. Juhu, to ja zjem burgera. A ja go poliżę. A ja znowu nic nie będę robić. To niesprawiedliwe. Ugryzę go pierwsza, jestem zbyt głodna. Nie ma mowy, zjesz go i co ja będę oblizywać? Ej, nieładnie jest kraść prosto z ręki. Wiem, ale jeszcze gorsze jest oblizywanie każdej części burgera. A dokładnie to zamierzam zrobić.
Teraz jest cały pokryty moją śliną. Uj, zrujnowałeś pysznego burgera. Tak, a teraz musisz go zjeść. Smacznego. Mam nadzieję, że nadal jest dobry. O nie, fuj! Zaraz zwymiotuję. Nie będę tego jadła. To dziwne, jest taki dobry. Jane, może ty chcesz trochę? Nie, dziękuję. No to sam go zjem. Ale super. Mam nadzieję, że tym razem będzie tu coś pysznego. Nie, tylko nie to, nienawidzę ryb. Może ci się poszczęści. Tak, Jane, przewidziałaś to, juhu. O nie, nie chcę lizać ryby. A ja jej jeść. Dziewczyny nie powinny jadać takich rzeczy. Ale muszą. No to która pierwsza? Jeśli potraficie same podjąć decyzję, chętnie wam pomogę. Mary, zaczynaj. A Jane będzie mogła dokończyć rybę. Dlaczego świat jest taki niesprawiedliwy? Jane, spójrz, jak Mary bardzo się stara. Liże każdy jej centymetr. Pomocy, ugryzła mnie. Chciała mnie zjeść. Mój biedny język. Czyli ryba też może mnie zjeść? Nie ma mowy, ja zjem ją pierwsza. Jak? Dobre? Smakuje ci rybka? Myślisz, że to jest śmieszne? Nie, Andy, wkurzyłeś mnie. Teraz mnie naprawdę wkurzyłeś. Co ty robisz? To boli i śmierdzi. No tym razem na pewno będzie tu coś smacznego. Limonki? Są kwaśne. Zobaczymy, kto okaże się tym szczęściarzem. Zdecydowanie nie ja. Muszę je zjeść. A ja mam je polizać. Ja mogę wam tylko pomóc. Andy, łap! Come on! Auć, to boli prosto w twarz. To był wypadek. Dosyć gadania, oblizuj. To wcale nie jest takie obrzydliwe. Oczywiście, ponieważ najpierw trzeba przeciąć limonkę. Każdy głupek może polizać skórkę. No teraz możesz ją naprawdę polizać. Dzięki. Zawsze chciałem polizać kwaśną limonkę. To obrzydliwe. Myślę, że Andy się zawiesił, ale nie szkodzi. Dam mu sok z limonki, żeby się obudził. Fu, to ohydne. I co? Dobra limonka? Smakuje ci? To wcale nie jest śmieszne. Mary, ty też musisz to zjeść. Ojej, to najbardziej kwaśna rzecz, jaką kiedykolwiek jadłam. Fu! Kwaśna limonka sprawia, że każdy sztywnieje. Musimy jakoś ocucić Mary. Nie krzycz tak! Już tu jestem! O nie, tylko nie kaktus! Jeden z nas będzie miał ogromnego pecha. Ja nie chcę lizać kaktusa! Hurra, szczęściara ze mnie! Jak można zjeść kaktusa? Przecież ma igły! Jane, ty pierwsza. Muszę się trochę pozbierać. Ciekawe, jak ostry jest ten kaktus. O, jest bardzo ostry. Bardzo ostry. Nie mogę sobie wyobrazić, jak bardzo będzie bolało polizanie go. To
bardzo boli! W moim języku są igły! Oh no! Myślę, że plastry ci pomogą. Dzięki, to naprawdę pomogło. Andy, teraz twoja kolej na zjedzenie kaktusa. Już, ale ja go nie chcę. To jest obrzydliwe i ostre. Musisz. Co robić? Bingo! Wiem, igły z kaktusa można usunąć zwykłą pensetą. Cool! Czyszczenie w ten sposób zajmuje dużo czasu. Może lepiej użyj maszynki do golenia. To będzie o wiele szybsze. Dzięki! Ale ona jest silna. Igły latają jak szalone. Kaktus jest teraz zupełnie łysy. Bo my mamy wszystkie igły na twarzach. Nawet wam pasuje! Myślisz, że to jest śmieszne? Będzie śmieszniej, gdy zjesz kaktusa. Smacznego! I jak? To też jest śmieszne? My uważamy, że bardzo. Pospieszcie się i subskrybujcie kanał HaHaNom, żeby nie przegapić kolejnych równie fajnych i zabawnych challenge'y.